Wszystko będziesz kręcił? No, wszystko, tak, wszystko. A wszystko mi później pokażecie? Przyszedł taki gość w flanelowej koszuli z zarostem, a on, że właśnie wrócił z Indonezji, w Indiach był 8 razy, już mu się nie chce, ale był w Japonii, ale droga. No i wtedy pomyślałem, że to jest żywe srebro. Tak się czasami w filmie dokumentalnym zdarza, że nie ma co czekać, trzeba kuć żelazo, póki gorące. Ja tak chcę wiedzieć, gdzie będziecie. Ostatnio jak się zgubiłeś, to ambasadę całą poruszyłam, żeby cię znaleźć. Hindukusz, Himalaje, Karakol. Starczy ci. No i gdzie macie szukać? To zdarzało się w tym wątku, żeby pokazać, jak to towarzystwo Mietka, z którym był związany 30 lat, w zasadzie sam nie widział świata poza, zjeżdżał na dół, było ciemno, wyjeżdżał, było już ciemno, był wieczór i tylko gruba, czyli kopalnia i tylko to. Powiedz mi, ty tam jedziesz na pół roku? Co ty tam jedziesz się? Dupczyć albo co? Było tak, że myśmy zaczęli. Tam w pierwszych 20 minutach jeszcze mówimy, ale panowie nie gadajcie o pensjach, czy o podwyżkach na kopalni, rozmawiajcie o podróżach. To była cała moja jakby już reżyseria tej sceny. Kurwa, no 3 dni do wyjazdu, a nam pierdoli takie dzień dzieły. Sami pierdoła mi się za nim. To widzieliśmy, widzieliście przed chwilą, to jest inscenizacja w pewnym sensie totalna, bo jest aktorka. Znaczy, to też nie jest totalna, bo jest aktorka, która odgrywa prawdziwą postać. Dobrze, że go nie ma, to sobie mogę zapalić. Uważam, że pewnych rzeczy po prostu nie wolno filmować. Wolałbym wziąć nie prawdziwego człowieka, który umiera, tylko aktora, który mi to odtwarza i założę się, że z dobrym aktorem, z intencjami wcześniej nabudowanymi scenami mogę to zrobić o wiele prawdziwiej niż rejestrować prawdziwą sytuację. To jest jakby magia kina, że my trochę jesteśmy iluzjonistami i teraz pytanie, czy nazywamy siebie iluzjonistami, czy nazywamy siebie kłamcami?